Pacjentki, przychodząc do mojego gabinetu na konsultację, pytają często o to, czy mogą uzyskać rezultat, który prezentuje jakaś inna osoba prezentowana na zdjęciu, na fotografii, w mediach społecznościowych. Jest to trudne zadanie dla chirurga, dlatego że każdy człowiek, każda kobieta ma specyficzną anatomię i nie zawsze wynik pooperacyjny będzie identyczny z wynikiem u innej osoby, więc po to jest edukacja, po to jest konsultacja i rozmowa w czasie tego spotkania, aby ustalić przede wszystkim oczekiwanie i skonfrontować to oczekiwanie z anatomią, z grubością tkanek, kształtem klatki piersiowej, poziomem asymetrii tej klatki piersiowej, bo zawsze taka istnieje. I w końcu po badaniu, po rozmowie dochodzimy do pewnego rozwiązania, które nigdy nie jest idealne, ale jest z pewnością zbliżone do tego, czego pacjentka od samego początku oczekuje. Proszę Państwa, zabiegi w obrębie piersi, typu powiększanie piersi, zmniejszanie, redukcja, podniesienie piersi czy zmiana ich kształtu, są to zabiegi najczęściej wykonywane w naszej klinice. Nie odbiegamy tutaj od statystyk europejskich, gdzie rzeczywiście zabiegi w obrębie piersi są na pierwszym miejscu bądź drugim, w zależności od statystyk. Wynika to z różnorodności tych operacji, ponieważ możemy wyróżnić zabiegi polegające na powiększeniu piersi, na redukcji piersi, podniesieniu, zmiany kształtów i stąd wynika ilość przeprowadzanych operacji. Proszę Państwa, czy zastosowanie implantów to dobry sposób na tak zwany lifting, podniesienie piersi? Jest to pytanie trudne, ponieważ pacjentki często nie mają świadomości, na czym ten zabieg polega. Lifting piersi kojarzy się nam, chirurgom, z dosyć złożoną procedurą chirurgiczną, polegającą na tym, że zmieniamy kształt piersi, zmieniamy pozycję kompleksu brodawka-otoczka, z tym związane jest między innymi szerokie preparowanie tkanek, finalnie powstaje nam blizna, która często nie jest akceptowalna przez kobiety. Dlatego ich pomysł na to, żeby podnieść piersi, stosując tylko i wyłącznie implant silikonowy. W pewnych granicznych przypadkach jest to możliwe, jeśli zastosujemy odpowiedniego kształtu implant, natomiast z reguły potrzebna jest większa operacja, większa procedura, która nam te piersi w sposób permanentny podniesie. Czy wykonuję jednoczasowe powiększenie i podniesienie piersi? W pewnych przypadkach tak, chociaż coraz rzadziej obecnie. Dlaczego? Dlatego, że procedura podniesienia piersi jest procedurą, tak jak wcześniej mówiłem, dosyć złożoną i wynika z niej w jakimś sensie ograniczenie ukrwienia pewnych regionów piersi. Stosując podniesienie piersi i jednocześnie implant, powodujemy, że to ukrwienie tkanek, nacisk na tkanki jest większy i ukrwienie jest słabsze. Raczej w chirurgii plastycznej unikamy ryzyka powikłań, minimalizujemy je, jeśli jest to tylko możliwe. Więc tutaj znów edukacja pacjenta podczas konsultacji, tłumaczenie, na czym polega zabieg podniesienia, jakie to ma konsekwencje i tak dalej. W większości przypadków lepiej jest rozdzielić te dwie procedury, czyli najpierw piersi ukształtować, spowodować, aby uzyskały lepszy kształt, zmieniły swoją pozycję względem tułowia, następnie po 6 miesiącach wykonać zabieg powiększenia piersi, dopasowując już bardziej precyzyjnie rodzaj i wielkość implantu.
mojej praktyce często dostaję pytanie od pacjentek, czy zastosowanie implantu silikonowego zwiększa ryzyko powstania raka piersi. Otóż nie. Nie zwiększa takiego ryzyka. Zastosowanie implantów piersiowych, silikonowych w celu powiększenia piersi, modelowania piersi nie zwiększa ryzyka powstania raka piersi ponad to, które istnieje w populacji. Był kiedyś w latach 90. bodajże ten problem bardzo podniesiony i według obecnych badań przeprowadzonych przez szereg ośrodków stwierdza się, że takiego ryzyka nie ma. Czy implanty piersiowe można zastąpić z zastosowaniem własnego tłuszczu? Otóż istnieją dwie uznane metody na świecie, które pozwalają nam powiększać, modelować kobiece piersi. Jednym z nich jest zastosowanie implantów silikonowych, piersiowych. Drugim sposobem jest przeszczep własnego tłuszczu. Według mnie każda z tych metod ma swoje plusy i minusy. Nie uważam, że mogą być wymiennie stosowane. Wszystko zależy od oczekiwań pacjentki, od jej obecnej anatomii. W mojej praktyce zgłaszające się pacjentki często artykułują wyraźne oczekiwania, to znaczy mają sprecyzowane oczekiwania względem wielkości, kształtu piersi i z reguły te oczekiwania silnie korespondują z zastosowaniem według mnie właśnie implantów silikonowych, ponieważ jest to efekt bardzo przewidywalny oraz trwały. Przebieg rekonwalescencji, jej czas trwania po operacji powiększenia piersi jest sprawą bardzo indywidualną. Zależy od anatomii pacjentki wyjściowej, od jej progu odczuwania bólu, od wielkości implantów, od tego, czy to jest operacja pierwszorazowa, czy kolejna. Natomiast przyjmuje się ogólnie, że jest to czas między 10-14 dni takiej wstępnej rekonwalescencji, kiedy pacjentka jest dosyć ograniczona bólem, ograniczona ruchowo. Jest to sprawa bardzo indywidualna i uzależniona od wielu czynników. Coraz częściej otrzymuję pytanie od pacjentek, jaką metodę zastosuję u nich w celu powiększenia piersi. Więc w zasadzie istnieją dwie techniki powiększenia piersi. Z grubsza rzecz ujmując, to jest technika, która wykorzystuje płaszczyznę pod mięśniem dla implantu i technika, która wykorzystuje płaszczyznę ponad mięśniem. W zasadzie nie powinno to mieć żadnego znaczenia dla pacjentki, bo liczy się ostateczny efekt. U niektórych z nich lepszy wynik otrzymamy, kiedy implant będzie pod mięśniem, u innej grupy ponad nim. Więc jest to sprawa bardzo indywidualna i w zasadzie dopasowujemy technikę do konkretnej anatomii, do konkretnej osoby, niż pacjenta do techniki. Nie ma lepszej i gorszej techniki. Ostateczna decyzja, jaka technika będzie zastosowana w danym przypadku, należy zawsze do operatora, który chce uzyskać jak najbardziej optymalny, jak najbardziej bezpieczny efekt. Czy wielkość implantu wpływa na zwiększenie ryzyka powikłań? Otóż jeśli ograniczamy się do zdrowego rozsądku i do objętości, które są zdeterminowane przez anatomię pacjentki, to zdecydowanie nie. Zdecydowanie takiego ryzyka nie ma. Ono nie jest zwiększone.